Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy z Surą. Jak widać, zbijam sobie właśnie rangę w pierwszym poziomie piekielnych katakumb. Właśnie w piekielnych katakumbach. Potwory tutaj mają 80-82, więc bardzo ładnie tu leci. Do tego jeszcze dochodzi to, że potwory są agresywne i same się lurują. No i bardzo szybko się respią, więc bardzo ładnie tutaj ranga wbija się. Mam ponad 1k do wbicia. Zobaczymy. Chcę Wam ogólnie pokazać, jak właśnie szybko tutaj wbija się ranga. Jak łatwo to idzie po prostu. Przy okazji jeszcze dropi tu dość sporo kasy. Można sobie zobaczyć, to akurat nie ten. Ale czasem potrafi wylecieć po 5k. O, 3. I całkiem właśnie fajnie się tutaj zbija tą rangę. Oczywiście mam fasolki i tak dalej, ale wolę sobie sprzedać i zarobić na tym dość sporo kasy. O czym, czy to w tą mam iść? Zapomniałem, czy to w tą powinienem iść. Chyba tak. Więc widzieliście, ile mam. Tutaj rękawiczkę mam jeszcze na 43 minuty i zobaczymy, ile wbije rangi przez... Znaczy, ile zajmie mi wbicie tego 1k z kawałkiem, tak? Wczoraj wbiłem 4k, chyba w godzinę, więc bardzo szybko mi to poszło. Zarobiłem na tym ziemi 2,5 miliona. Podnosiłem sobie te wszystkie yangi w ciągu godziny 2,5 miliona. Całkiem nieźle, moim zdaniem. Działa tutaj bonus, jakby ktoś oczywiście nie wiedział, na nieumarłych. Ja mam aktualnie tylko 20 przy sobie, więc jakieś rewelacyjnie ich nie bije, ale też kiepsko nie jest tam. Na 3-4 hity padają. Dobra, lecimy dalej. Więc całkiem spoko, tak jak mówiłem, się wbija tu rangę. A do Mosura to bez buffa spokojnie se ogarnę tutaj spota tego. No, tutaj jakoś taka... A, bo tu przed chwilą biłem, więc trochę mniej. Dobra. Jak widać, ostrze już G9. No oczywiście w następnym pewnym odcinku będzie czytanie kamoli, jak mi szły. Jak na ten moment miałem 30 kamoli, można zobaczyć, ile mi zostało w ekwipunku. Więc sami ocenicie, jak na ten moment mi idzie te czytanie kamoli. No dobra, szybciej, te zombiaki to takie wolne strasznie. Dobra, raz. No i przy okazji jeszcze nie wspomniałem, lecą odłamki. Odłamki zbieram sobie. Już trochę tego mam. Tutaj mogę wam pokazać. O. Tyk. Jeszcze. Dobra. O, tutaj jest dwie sztuki, tylko miałem. No, więc trochę tego jest. Dobra, lecimy tak dalej tutaj. O, zobaczcie sobie, ile tego jest. I tutaj co chwilę takie właśnie wielkie grupki są ich. Więc całkiem spoko się to bije, tak jak już mówiłem. I chciałem też trochę wam opowiadać o ostatnich zmianach, o łączeniu, połączeniu, co ogólnie połączeniu uważam. Łączenie moim zdaniem na plus. Parę tam problemów było z tym łączeniem, w sensie takim, że tam niektórym pozabierało nick i tak dalej. No ale tak to miało być olejki dla wszystkich, nie było. Trochę się na tym zawiodłem, ale nic nie straciłem, więc jestem zadowolony. Tam niektóre postacie mi przeniosło do innego państwa, ale jakoś tam się tym nie przejąłem. Dobra, lecimy dalej. No i w sumie moim zdaniem łączenie na plus. No i ostatnia zmiana. Bramy piekieł. Spodziewałem się, że to będzie na troszkę mniejszy level, a okazuje się, że tam trzeba mieć 104, żeby wejść. Znaczy lider musi mieć 104. No to wiadomo, zanim wbije taki 104, to już będzie przestarzałe. Trochę, więc za bardzo nie mam jak tego pokazać. Ale słyszałem, że podobno się nie opłaca. Nie wiem, tam jedna osoba mi mówiła. Ale nie wiem, nie byłem, więc nie powiem. Albo nie widziałem dość, powiedzmy, filmików, nie słyszałem dość opinii, żeby powiedzieć, czy się opłaca, czy nie tam chodzić.
No i jeszcze co do tych aktualizacji, tam dodali misje. Mnie się to bardzo podoba, że dodali misje, w końcu tam rozwijają levele wyżej, dają, no to misje też powinni dodać. No i dodali, polowania powinni dodać jeszcze, no i mogliby biologa dodać, ale to już takie zbędne marzenia moim zdaniem. Co do tej bramy piekieł, to śmieszne jest to, że teraz skończył się tam, był event na te przepustki i teraz przepustkę można kupić tylko w item shopie. No, zobaczmy, ile już mam, 870, więc tak jak mówiłem, całkiem ładnie to leci. Trzeba sobie przepusteczkę kupić w item shopie. Bzdura moim zdaniem totalna. No ale cóż, dodali pasy. Pasy, moim zdaniem, całkiem fajna opcja. Perełek trochę poubywa z serwera. Fajnie, że te pasy są na stałe, można sobie je ulepszać. Nie wiem, o co jeszcze tam do końca chodzi z tymi slotami, bo wiem, że można sobie robić diamentem sloty i chyba coś się tam sadza, ale nie wiem dokładnie co. I to będzie ci zwiększało tam podstawowy bonus pewnie. No i nie wiem, czy można bonować, jestem tego ciekaw, czy właśnie można taki pas sobie zbonować. Jeżeli ktoś wie, to prosiłbym w komentarzu albo na pewno napisać, ale ja obstawiam, że chyba nie można bonować takiego pasu. Co tam jeszcze dodali nowego w tych bramach piekła? No chyba to tyle. Misje, coś tam... No tyle, moim zdaniem. No i naprawili w końcu skille konne. Moim zdaniem wielki plus dla GF-u za to. Skasowali tego minusa, co narobili, no ale... W miarę szybko to uwinęli się z tym, powiedzmy, o. No wiadomo, no to nie do końca od GF-u zależy, ale... Jakoś tak mogliby szybciej tam działać z tym Mirem i tak dalej, a nie czekają do następnej aktualizacji po prostu. Przez chyba 3 tygodnie, 3 albo miesiąc w ogóle nie było skilli konnych. No masakra moim zdaniem. Zobaczymy ile tej. 756, dobra, lecimy dalej. Masakra była z tymi skillami. Teraz muszę się... A, no i wiadomo, dodali 2 CH, więc jest spoko. Więcej bossów i tak dalej. No więcej graczy. Trochę kasy mi wpadło. Kupiłem trochę. Właśnie te kamole sobie kupiłem tanio. Wyhaczyłem na samym początku. Ziemie gildyjne. Po jakichś chyba 2 tygodniach połączeniu. Coś takiego albo trochę dłużej. Udostępnili ziemie gildyjne. Zalogowałem się 2 minuty po odpaleniu serwerów wtedy. Już wszystkie ziemie były zajęte, więc... Trochę lipa chciałem sobie kupić i zarobić na tym, żeby sprzedać je potem, ale niestety się nie udało. Więc chyba tyle o tych ostatnich aktualizacjach. Jakoś tak w miarę, no moim zdaniem plus, bo coś jednak robią, tak? Co się liczy, że coś robią. No i zostało jeszcze nam 650 rangi praktycznie. Zaraz będzie. Więc tak jak mówiłem, całkiem szybko to leci. Dopiero ile? 8 minut 30 sekund tu bije. 8,5 minuty no bije, a zobaczcie ile rangi już mi spadło. Więc taki odcinek trochę pokazujący, trochę omawiający ostatnie zmiany. Moja opinia skromna. Wiele ludzi narzekało na tą... na te włączenie. Wiele ludzi się cieszyło. W sumie to jestem taki... Trochę mi się spodobało to, że więcej graczy. Z jednej strony plus, z drugiej minus, tak? Moim zdaniem jednak chyba dobrze, że tak zrobili. No wielki minus to to, że boty, masakra z tymi botami. Pełno spam botów, ex-botów. To jest jedyny taki minus. No ale to już nie wina jest żadnego GF-a ani nic. Po prostu ludzie zaczęli wracać, zaczęło się bocenie yangów. No i sprzedawanie na stronach, tak? No i to mi się podoba, że ludzie odchodzą od prybów, wracają do pola. To jest też dla mnie bardzo dobre podejście. W końcu priwy zaczną, może upadną niektóre. Byłoby miło. Jakoś nie przepadam za priwami takimi robionymi, powiedzmy na miesiąc, dwa, trzy. Tak jak oglądałem, miałem tam serię, z wakacji sobie postanowiłem tam pograć, no i potem serwer padł. No jak ktoś robi serwer, to tak jak Rawia, Balmorka,
już stawiają, to stoi rok, dwa, już nie wiem, tam rok, dwa stoją. I warto na takim grać, a nie, że kurde, wychodzi nowy, po dwóch miesiącach, kurde, wyłączają go. No. I dla mnie to jest właśnie dobre, nie będą mieli zysków, nie będą zarabiać właśnie na naiwności niektórych ludzi. Tylko ludzie będą wydawać już... Wolę, jak wydają na tego PL-a, niż na te privy, kurde, dwumiesięczne tak naprawdę. Przynajmniej ja mam takie założenie, tak? Jakbym już miał też wydać, czasem mi się to zdarza, ale bardzo rzadko. To sobie kupię coś na PL-u niż na jakimś privie, bo na privie to straca, a na PL-u zawsze mogę do tego wrócić, tak? Dobra, ja to gadam, a rangi już coraz mniej. A, event jeszcze, o, zapomniałem o evencie. Chyba wrzucę wam pod koniec sam moje próby eventu. Ubiłem trochę sobie metków w M2. Dużo osób mówi, że M2 nie leci. Nie wiem, czy leci, czy nie. Wiem, że kiedyś tam z metków mi coś tam leciało na różnych eventach, więc powinno w tym roku też lecieć. Ubiłem trochę tych metinów, ubiłem sobie parę bossów. No i niestety nic nie wydropiłem, więc nie wiem, czy nawet pokazywać wam takie puste metki mi się opłaca. Tyle o evencie, no nic nie wydropiłem, odpuściłem sobie. Jak widziałem tam, potem po evencie widziałem dropu innych youtuberów, którzy grają w Metina, tam nakręcają błędy, Mastera. No to powiedziałem, że nie żałuję tego, że nie dropiłem. Jestem z tego bardzo dumny, że nie dropiłem. Dumny, no zadowolony, bo bym stracił tylko czas tak naprawdę. Mnie dużo ludzi latało i tak dalej. Ciężko Metino znaleźć nerwy, stres, a nic, kurde, praktycznie z tego nie było. Lepiej sobie już moim zdaniem wydropić, zrobić 70 wyekspić i więcej z tego zysku niż z tego, kurde, eventu było. A 70 to tam ile, powiedzmy, godzin się robi? Z 12, powiedzmy. Zależy też, jak kto ma jakie tempo, jakie ma, jaką ma postać, jak się przygotuje do tego expa, tak? No ale średnio, tak powiedzmy, przeciętny gracz, który ma tam 75 surą, może w sobie 12 godzin tak na spokojnie expa wyekspić 70, więc... Nie wiem, czy lepiej było właśnie iść na ten event, czy dropić. Moim zdaniem dropić, nie wiem, jak wy tam uważacie. Znaczy nie dro... Jest, już mi się język plącze, zaraz padnę. Zamiast dropić, lepiej było sobie podekspić taką 70 tak naprawdę. Zobaczmy ile tej ranki. 356. Wow. Strasznie szybko, tak jak mówiłem. No. Wracając do właśnie... Moim zdaniem lepiej sobie było zrobić takie dwie 70 niż latać, dropić. No wiadomo, jeszcze tam jakiś kamol mógł polecić coś. Ale jeżeli dobrze się zrobi 70, czyli zwerbowania, to ma się z tego PDK, ma się z tego, znaczy łącznie PDK na, zdejmowanego na 13 godzin, rękawiczkę na 10 godzin na swoje główne konto. Ma się z tego jeszcze tak, dwa małże, dwa razy kości palca, dwie losowe perły, trzy zmianki, trzy dodania, tak, trzy albo cztery, nie. Trzy, tak, chyba. Więc... Moim zdaniem lepiej sobie taką 70-teczkę zrobić. A, jeszcze 10 przypustek oczywiście handlowych, więc... Też to nie jest byle co, zawsze można sobie sprzedać, zostawić. No i wiadomo, konto 70 level się do tego jeszcze ma, tak? Powiedzmy sobie, można zrobić jakiegoś buffka, ewentualnie sprzedać go. Nie wiem, zrobić sobie jakiegoś ninja. Na PvP czy coś. Dobra. Zostało mi jeszcze tylko 278 rangi do wbicia. A biję dopiero 15 minut. Więc... Mówiłem, no całkiem szybko to leci. Oczywiście z tą rękawiczką króla. Tych rękawiczek to łatwo zdobyć. Pełno z blasków leciało ich, więc... Ja też mam spory zapas ich. Tak samo jak fasolek miałem... trzy postacie łącznie. Sporo posprzedawałem, sporo mi jeszcze tam pozostawało. Więc to, co zostało, to sprzedaję. Non stop tam. Jak sobie wejdę, to sprzedaję. O, instrukcję jazdy konnej sobie później przeczytam.
Książki jeszcze jako tako czytam. Jak mam przy sobie akurat to co czytne. No to najbardziej mi zależy na zbrojce, żeby wbić do G. Palec tam powoli jakoś idzie. Też się przyda do expa. To może teraz opowiem wam, co mnie jeszcze mniej więcej tak czeka po wbiciu tego skilla na P. Po wbiciu skilla idę sobie do... Albo expie buffa do 7.5, albo idę bez buffa na golemy w grocie 1C. Bo jest tam misja na 75, której jeszcze nie zrobiłem, w grocie jeszcze nie byłem. I którą sobie zamierzam zrobić właśnie i to będzie tyle z expa na golemach. No wiadomo, będę robił misję, no i trochę expa tam wpadnie. No i potem idę już na grotę V2, na te diabły tam co są. Tam sobie będę expił. Coś mnie przylagowało przez chwilę. Sobie będę tam expił do 90. Na razie staję sobie na 90. I na 90 uzupełniam dalej tego biologa. I po biologu... No biolog plus skille będę robił, tak? Czyli na 90 zostaję, będę sobie chodził na nowe mapki. No i tyle na najbliższe plany moje, no. Jak widać, zostało mi już strasznie mało tej rangi. Więc powoli mogę się z wami żegnać. Dziękuję za to, że poświęciliście swój czas. Jeżeli się podobało, oczywiście zostawcie łapkę, zasubskrybujcie, jeśli tego nie zrobiliście. Komentujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. No i w sumie na dziś to już tyle. Tutaj jeszcze dobiję sobie te 30 rangi. Więc dzięki za obejrzenie i zapraszam was do moich innych serii, do czekania na następny odcinek. Dzięki, na razie.